No i słuchajcie, przeniosłem się do domu z tym tematem. Jest już dzień kolejny, ponieważ tak stwierdziłem, że no jednak tutaj ten błotnik przez całą noc on sobie nabierze normalnej temperatury, bo tam wymarzł w tym garażu. Tam cały czas się pyli, cały czas jest coś nie halo. A tutaj... A tutaj jest właśnie stabilna temperatura, tak jak zaleca producent tej folii. Więc jeżeli mamy ją sprawdzić, jak ona działa, no to najlepiej właśnie ją sprawdzić w takich warunkach. Dobra, wyciągamy tą folię. Ja muszę w ogóle się zastanowić, jak ten temat ugryźć z tą folią, jak to działa. Wszelkie kwitki wrzucamy na bok. Dobra. Odtłuszczać. 50% izopropanol, trzymać z dala od dzieci. Tak to wygląda. Tutaj sobie ułożyłem to na takiej kurtce, z drugiej strony na bluzie, co by mi się po prostu te rzeczy tak nie przesuwały na panelach. No i co mi potrzeba? Potrzeba mi odmierzyć sobie ten kawałek folii, zobaczyć w ogóle, czy ja potrzebuję całą tą rolkę trzymać w dłoni, czy tu jest, bo nie pamiętam, ile zamówiłem. Oczywiście z nadmiarem tego trzeba rozwinąć. O, to będzie taki nadmiar, myślę, konkretny. No to zaraz obetniemy. Dobra, totalnie amatorskie warunki. Słyszałem, że na tej folii jest jeszcze jedna taka warstwa zabezpieczająca. Chyba wolałbym ją usunąć, bo podobno jest upierdliwa, utrudnia, utwardza tą folię. Więc ja się jej pozbędę. Bo akurat nie zależy mi na tym, czy tam lekko porysuję tą folię, czy nie. Zdecydowanie zależy mi na tym, żeby zobaczyć, czy będę w stanie sobie z tą folią poradzić w aspekcie oklejania auta. Dobra, tu wiem, że do tego miejsca przetłoczenia spokojnie mogę sobie tą folię układać. Tak, ważne, żeby ona mi tutaj wystarczyła na samej górze do zakładki. No i wystarczy. Dobra. To co, wielki moment. Wielki moment. Generalnie czuć, że to stres jest. Że to może mi popsuć trochę szyki. Folia ma faktycznie jakieś mikrokanaliki. No tak, ale teraz widzicie, stres zrobił swoje. Czego człowiek nie zrobił? Nie odpuścił powierzchni. Brawo. No i wracamy z folią z powrotem do startu. Widzicie, taki niuans. No ale dobra, mamy folię odmierzoną. Sobie ją tutaj odłożę. O. I jedziemy z tym odtłuszczaniem. Taki mały sabotaż zrobiłem. Cienko to widzę, że nie widzę tego. Tej krawędzi. No dobra, spinka jest. Dobra, zrobiłem pauzę, żeby sobie to na pewno odparowało. No i co? I spróbuję teraz to tutaj lekko lepnąć. Czy tutaj na długość będzie ok? No na pewno, tu mamy duży nadmiar. Natomiast tutaj nie za bardzo, więc jeszcze przesunę, odkleję tą folię. Ona już mocno trzymała. Już czułem, że teraz mocno trzymała. Tak. Więc ja sobie przesunę bardziej w tę stronę. O, i teraz się zastanawiam, czy mi ona w razie czego tutaj wystarczy. Muszę to sobie teraz sprawdzić. Tak, tu. Na pewno mi wystarczy na zakładkę i to spokojnie. Także, no powiem wam, spinka jest ostra, ale już wiem, że tutaj przeturbaniłem. Jakby zły kąt nakładania folii jest. Tak. Styknie na zakładki? Styknie. No dobra, to ja jestem ciekawy tego, co to wyjdzie teraz.
I jedno wam mogę powiedzieć na temat mojego pierwszego oklejania folią. Niezależnie od tego, jak wyszło, najadłem się tyle stresu, że na samą myśl o kolejnym oklejaniu ręce mi się trzęsą. Mówię zupełnie poważnie. Zapanujemy nad tym. No i małymi kroczkami, nie szybko. Zawsze już jakiś kawałek jest tego. Tu mamy jakiś pęcherz. I teraz co się z tym pęcherzem uda zrobić? Zniknął. Zniknęło gdzieś to. Znaczy nie, gdzie ono znika. Z tym dalej. I co, teraz tu się zacznie Eldorado jakieś? Kurka, co się jest z tymi mikrokanalikami? Bo potrafi 5 cm dalej to powietrze oddawać. Niezła rzecz. Ciekawa rzecz, o tak powiem. Ale czuć, jak się nie ma jakiegoś stołu do tego, czegoś, co by przytrzymało ten element, albo na przykład, żeby był na samochodzie, to by było też dobrze. Może nawet najlepiej. Tutaj moja noga pracuje i ręce. I się normalnie ramię tak męczy moje, że Zisiok. Doszedłem do tego punktu i teraz chciałbym zobaczyć, co będzie się dziać z tą folią, jak jest z tą plastycznością, gdy ją podgrzeję. Czy ona ma pamięć tą swoją, magiczną? Czy ona wróci? Narożniku. Słuchajcie, no tak to w tej chwili wygląda. Wiadomo, takie miejsca, gdzie zakańcza się to. To gdzieś one tutaj mi tak różnie wyglądają. Ale ja jestem ze swojego, powiedzmy, pierwszego podboju foliowego zadowolony, bo mam gładką, ładną powierzchnię w kolorze srebrnym. O, tak to wygląda. Tutaj będzie kierunkowskaz. O, także sobie to będę później przebijać, kombinować. Tak to wygląda. Trochę jest grzania na tych wszystkich krawędziach. Tutaj suszara i jechana. Tu sobie zostawiłem ten pasek czarny. No dobra, no słuchajcie, no. Nawet wychodziłem z takiego założenia, że nawet jak to zrobiłbym gorzej, to i tak bym trochę pojeździł, bo to jest na szczęście ten z żywicy zrobiony błotnik, więc nie będzie większego problemu, żeby go później zdjąć. Pobawić się z nową folią. Jeżeli będzie dobrze, to mogę sobie oklejać drzwi, maskę tą folią. A jeżeli będzie źle, to wtedy kupuję folię 3M, tak jak będę oklejać transportera. I wtedy folią 3M, to mam 10 lat gwarancji, więc mam nadzieję, że będzie dobrze. Witam wszystkich serdecznie. Druciarz Piotrek z tej strony. No powiem wam, że nie powstydzę się tego błotniczka. Z tego co widzę. Można go montować. Czemu by nie? Słuchajcie. Generalnie dzisiaj wchodzimy w kolejny etap prac, czyli zabezpieczamy ten element od zewnątrz preparatem do konserwacji podwozi, od wewnątrz woskiem, chociaż w sumie od zewnątrz woskiem też mogę, bo
od zewnątrz i od wewnątrz zabezpieczę go woskiem. Następnie zabieramy się za założenie tego oto błotnika na miejsce już, gotowo. I przechodzimy do podsufitki, także zobaczymy, jaki problem jest z kolei tam. Ale nie wiedziałem, że folią da się tak oklejać, że to jest taka piękna powierzchnia. To naprawdę nie wygląda najgorzej. Serio, serio. Nawet powiedziałbym, że dobrze to wygląda. Co prawda, no tutaj tragedia, tak? Wykończenie tego błotnika, ale to pisał sprzedający. I w ogóle, żeby było śmiesznie, ja kupiłem ten błotnik, a dopiero później doczytałem, jak on przyszedł, szczegóły tej transakcji. Także śmiesznie. No ale dobra, jest ok. Jest naprawdę ok. To na ten moment wygląda żółto, jasno. No trudno. Planuję za jakiś czas, tak jak powiedziałem, zabrać się za oklejanie, bo tutaj generalnie możecie zobaczyć takie, o widzicie? Ktoś malował ten bok. Tu nie ma szpachli, ale w krzakach jeździł ten samochód, co zresztą lusterko tutaj ukazuje. No i ktoś go pomalował. Więc takie rzeczy właśnie przeżywają auta terenowe. Także ja sobie będę później myśleć, co z tym zrobić. Może go walnę w szary, może go walnę w srebrny mat na przykład. Auto do zabawy. Kolejne do zabawy. No, także tak to się prezentuje na ten moment. Ciach. Chlapacz w końcu będzie, bo nie było. Miodzio. No dobra, trzeba to dalej składać. Tak naprawdę nie dokończyłem jeszcze montażu błotnika, choć w 90% jest już przykręcony, bo znalazłem tam dziurę. Nie podobają mi się takie na łączeniach skorodowane elementy. No i co? No i wziąłem młotek, żeby się nie szczypać i nie pocieszać. Wywaliłem konserwę tutaj, która była w narożniku. Jak widać, zeszła mi z kawałkami starej skorodowanej blachy. Tutaj sobie to teraz załatałem na szybko, bo zorientuję się w temacie, czy dorabiać sobie samemu ten fragment błotnika. Raczej tak, czy też może są jakieś tanie reperaturki. W każdym razie to właśnie stąd się lało do środka i dlatego jest zabagniony środek. Do tego jeszcze, do tego środka się dołożyły niesprawna uszczelka bagażnika oraz szyber dachu. Tutaj nie chcę chwalić dnia przed zachodem słońca. Tutaj dalej w tym miejscu już jest fajna, zdrowa blacha jak na razie z tego co widziałem. W tamtą stronę podłoga też idzie już dobrze, ale zaraz wywalę fotel pasażera, bo i tak miałem to robić i wywalam tą dziadowską taką starego typu okładzinę, która jest stosowana do wygłuszenia i ocieplenia podwozia, bo to jest, zobaczcie co. Właśnie. I takie rzeczy też w waszych samochodach są. Bo to mądrzy Włosi sobie wymyślili, że takie coś będą dawać na podłogę. Brawo. Nie ma co się dziwić, że to wszystko później gnije. Zakupię maty bitumiczne, samoprzylepne, piankowe, które nie magazynują wilgoci, które są właśnie do podłóg, do takich miejsc. A to miejsce szczęśliwie i tak będzie wolno od tych mat, więc będę mógł sobie je później flexem wyciąć i spawać mi go matem. Brakujący fragment. Oto jak to wygląda w środku w tej chwili. Muszę tą ręką otwierać. Prace trwają, tam jest dziurawe miejsce, idzie demontaż fotela. Graty wyrzucam na dach. I tak to wygląda z tyłu. Muszę się dostać jeszcze do tamtej śruby jednej pod tym plastikiem nieszczęsnym, który i tak już się łamie, bo najlepsze lata ma za sobą. Już był też połamany, także ktoś przede mną próbował go demontować i go już częściowo połamał. No i wtedy wyrzucam ten fotel tutaj na tył, bo samochód fajnie, że jest na tyle duży, że mogę to sobie przerzucić do tyłu. I wtedy odwinę tą wykładzinę i wyrwę to mokre dziadostwo i niech ta podłoga schnie. Co tu jest grane pod tą podłogą? Cyk. Cyk. Zobacz pani. Tak będzie.
tu ktoś interweniował i to łatał. Także tutaj się działo. W tym miejscu. Miał coś autor na myśli, chciał to ratować. Ja jestem tutaj na ostatni dzwonek, zobaczcie. Ostatni dzwonek, żeby to uratować, tego nie spawać wszystkiego. O, a miejsce, które będę robić, jest tam. Także niedużo. Bez dramatu, jest do czego spawać, dalej podłoga jest zdrowa. Tu tak samo, tył już sprawdziłem też. Zobaczymy razem kolejnym, co się kryje pod nogami kierowcy. Liczę się z tym, że no rama będzie do robienia i że w zasadzie albo dam ramę do robienia, albo kupię drugą już w ocynku, chyba na gorąco robionym, nie znam się na tym. Taka rama nie jest tania, kosztuje 4,5 koła, ale ten samochód to jest samochód do wożenia dziecka, do spisywania się w terenie. Więc to jest samochód, który ma być po prostu sztywny, działający, sprawny. Ma nie zawodzić, jak na razie, ani razu nie zawiódł. 3-litrowy turbodiesel, okryty złą sławą po patrolach, ale to nie jest ten sam silnik. Tutaj jest zupełnie inaczej rozwiązany układ chłodzenia. W patrolach był 4. cylinder bodajże. No nie miał dobrego odbioru temperatury, przez to pękał, pękały głowice. Tutaj nie ma z tym problemu. Warsztat w Warszawie zajmował się swojego czasu, może nadal się tym zajmuje i przekłada do patroli. Te 3 litrówki tamte wywala patrolowskie i wstawia od Nissanów Terano. Także to jest dowód na to, że silniki 3 litrowe w Terano są naprawdę spoko. I widać, dają radę spokojnie sobie z takim niedźwiedziem jak patrol. No cóż, na dzisiaj kończę. To sobie niech schnie. Jutro jeszcze to suszenie tutaj podgonię. No i co? Położę podłogę. Pozostawię ją tak, bo ona zostanie w tej pozycji do momentu wyprania, bo tu wjadę z odkurzaczem piorącym. Zabiorę się za drugą stronę. Wykonam tą samą operację z drugiej strony. Tak. Też odkurzacz piorący, wypranie tamtej podłogi. W międzyczasie przyjdą maty, więc po wypraniu ta podłoga i tak będzie schnąć. Następnie podłogę, jak tu będzie sucho, na nowe maty, kładę tą gumę, podłogę. Jeżeli tamta strona nie będzie do końca sucha, to się nic nie stanie. Po to będę jechać samochodem w trasę, żeby on dobrze był dogrzany przeze mnie tutaj i dobrze mocno go wysuszyć. To samo z tyłu, jak pójdę na tył, tam będzie prostsza robota. I jak to wykonam, to wtedy się biorę za podsufitkę. Tak sobie to wymyśliłem. Wydawałoby się od dupy strony, ale mam poważne powody, by sądzić, że ta woda w dużej mierze też się brała tutaj stąd, z tej dziury. Także do lata jest problem zażegnany. Mam taką specjalną taśmę, którą na ciepło się zabezpiecza takie miejsca czasowo. Myślę, że jakbym się uparł, to rok czasu bym mógł jeździć z tą taśmą, ale nie chcę. Chcę jak najszybciej po prostu tą zarazę stamtąd wyciąć i wspawać nowy kawałek blachy, tym bardziej, że to jest jakieś 20 na 20, 30 na 20 cm, więc niedużo. No, dobra, słuchajcie. Ja kończę na dzisiaj moje kolejne starcie. No i dalej szykujemy Nissanika. Jutro, od rana, again. No dobra, trzymajcie się, cześć.